Blok przy ulicy Targowej, taki jak wiele na skoczowskich osiedlach. Ocieplony, wytynkowany, jednak skrywa swoistą ciekawostkę. Dziubały zrobiły dziury, no patrzymy co tam noszą, a one w dziubach steropian, nie? No i później wszedłem przed blok tutaj, stałem z boku i patrzyłem się, no i tego, no były 4 sztuki, no to nie wiem, to jakby może 2 pary. Które ukrywają się w bardzo widocznym miejscu. Na wysokości 4. piętra jest kilka otworów elewacji, a w nich toczy się życie. Dzisiaj tak samo wyleciały 4 razy, także myślę, że tam może albo siedzą na jajkach, jak się to mówi, nie? Trudno powiedzieć, skąd się tam wzięły. Można jedynie stwierdzić, jak próbowały się zadomowić. One szukały, bo te kratki wentylacyjne, co tam są od frontu, pod samym dachem, to one tak po prostu próbowały gdzieś, szukały dziur, nie? Tak jakby tak. Zaobserwowałem, no bo przyczepiły się do tynku. Po kilkugodzinnym śledztwie sprawa się wyjaśniła. Wydaje mi się, że to jakby to były kawki, no to z mojego tego, ze względu na to, że kawki się raczej gnieżdżą w takich zakamarkach, kominach i tym podobne. No a tak poza tym to trzeba było jakiegoś specjalisty, ornitologa czy coś w tym rodzaju. Ptaki nie zważają na uchwały, przepisy i prawo budowlane. Ma zamiar to zgłosić do spółdzielni, no bo jak tak będzie, to będzie deszcz padał. Na zimę dostanie się tam i od całe co po prostu izolacja cieplna styropianu może odlecieć. Znaczy się odmarznie, nie? Jesteśmy pewni, że jeżeli dojdzie do eksmisji, to przeprowadzona ona będzie humanitarnie, ze szczególnym uwzględnieniem ptasiego interesu.